Ponad 900 biegaczy w 30-stopniowym upale postanowiło przebiec trzeci PKO półmaraton Wielka Pętla Izerska. Biegam często z muzyką. Dzisiaj ją sobie wzięłam na kryzysowe chwile. Biegam bardzo długo, w zasadzie od drugiej klasy podstawówki na 1500 metrów i to tak zostało po prostu we krwi. Mamy wysoką temperaturę, ale taka ogólna rozgrzewka, czyli oczywiście oprócz tego, że trzeba troszeczkę pobiegać, no to można stacjonarnie poskręcać tułów, rękami pokręcić, trochę się poskłaniać, skłony porobić i to chyba wystarczy. W tym roku na starcie stanęło aż 300 zawodników więcej niż w latach ubiegłych. 2, 1. Byli maratończycy, zawodnicy z klubów, ale także osoby, dla których był to pierwszy tego typu bieg. Dzisiaj jest mój pierwszy półmaraton, także jestem pełny nadziei na dobry wynik. Część kolegów sprawdziła tą trasę, stwierdzili, że nie jest taka ciężka, jak jest opisane. I dlatego się zdecydowaliśmy, żeby sami przebiec i zobaczyć, jak to jest na własnej skórze. To jest kultowa trasa, na której biegali nasi polscy maratończycy Grzegorz Gajdus, Henryk Szost i inni. Zawodnicy biegli nie tylko po ulicach Szklarskiej Poręby, ale także po malowniczych trasach gór izerskich. Jak się biegnie? Fatalnie, kontuzja. Ciężko, ale fajnie. Tu nie chodzi o zwycięstwo biegania samego w sobie, chodzi o zwycięstwo biegania jako pewnego przesłania dla ludzi, którzy mają problemy ze zdrowiem, którzy mogą mieć problemy ze zdrowiem. Linię mety jako pierwszy przekroczył zeszłoroczny zwycięzca Bogdan Siemienowicz z Ukrainy, uzyskując czas 1:13:44. No ja chciał biegnąć na rekord, to tak... To ciężko, ale w tamtym roku to było tak szybki początek i dalej ciężko, teraz to tak dobre było. Drugi na mecie z ponad 5-minutową stratą był Adam Draczyński z Nowej Soli. Trasa ciekawa, fajna. Ja tutaj biegałem ponad 20 lat. Wielkie Pętli Izerskie towarzyszyły także specjalnie przygotowane biegi dla dzieci ze szkół podstawowych i młodszych oraz festyn. Fajnie było? Fajnie. Ciężki bieg? Ciężki trochę.